Cześć, ja nazywam się Jarek Leski, jestem przewodniczącym Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie przywitać Was na tegorocznej edycji Dnia Otwartego UW, a w szczególności na naszym stoisku Wydziału Nauk Ekonomicznych. Miejmy nadzieję, że to, że zainteresowaliście się WNE i kliknęliście w nasze stoisko, będzie początkiem nowego kapitalnego rozdziału w Waszym życiu i że już od października dołączycie do wspólnoty WNE na kolejne 3, 5, a może i więcej lat. Nie zabierając Wam więcej cennych minut, które możecie wykorzystać chociażby na przygotowywanie się do zbliżającej matury, przejdźmy do części merytorycznej. Zastanawiając się, co mogę Wam przekazać w tym krótkim wstępie, doszedłem do wniosku, że powiem Wam to, czego mi nikt nie powiedział, gdy ja wybierałem swoje pierwsze studia, albo nie wziąłem sobie tego głęboko do serca. Mianowicie tym czymś jest fakt, żebyście wybierali kierunek studiów przede wszystkim na podstawie Waszych zainteresowań i tego, co Was ciekawi. Tak, aby to, czego będziecie się uczyć przez następne lata, sprawiało Wam przyjemność, abyście chcieli się w tym czymś, w tym kierunku rozwijać. Wierzcie mi lub nie, ale studia naprawdę mogą być przyjemne i interesujące. Zabrzmi to subiektywnie i pewnie subiektywnym jest, natomiast chciałbym Wam tutaj zasugerować, że studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych, studia ekonomii właśnie, są takim przykładem kierunku ciekawego. Z różnych względów. Między innymi dlatego, że jesteście studentami ekonomii. Ekonomia sama w sobie jest ciekawa, sama w sobie jest rozwijająca i jest przede wszystkim nauką bardzo złożoną. Drugim powodem, już skupiając się tak stricte na Wydziale Nauk Ekonomicznych, jest to, że u nas jest taka zasada, że de facto kierunek studiów i specjalność z tym związana wybiera się tak naprawdę na drugim roku. Na pierwszym roku wszyscy studenci są na tym samym poziomie. Ekonomia jest u nas uczona od podstaw. Na pierwszym roku poznacie takie przedmioty jak mikro, makro, ekonomia, czy chociażby wstęp do ekonomii. I po tym pierwszym roku będziecie w stanie świadomie podjąć decyzję, tak naprawdę jaki kierunek jest dla Was najbardziej interesujący i w czym chcecie się rozwijać. Jest to o tyle istotne, że nie przejmujcie się, to jest normalną rzeczą, że po maturze nie wiecie, co chcecie w życiu robić, nie jesteście tego na 100% pewni. Warto jest więc zostawić sobie taką furtkę tego jeszcze jednego roku na tak naprawdę podjęcie tej ostatecznej decyzji. O wszystkich kierunkach i specjalnościach opowiedzą Wam moi koledzy i koleżanki z WNE właśnie w materiałach umieszczonych tutaj na naszym stoisku. Do dyspozycji będziecie mieli filmy, które będziecie mogli otworzyć sobie o każdym kierunku i specjalności na naszym wydziale. A także jeśli oglądacie ten materiał w sobotę 24 kwietnia, to zachęcam Was bardzo serdecznie do wejścia na czat na żywo, gdzie będą właśnie studenci WNE, z którymi będzie można porozmawiać na luzie, podpytać o rzeczy, które Was interesują, które Was trapią, związane albo niezwiązane z wydziałem. I przede wszystkim jest to naprawdę świetna opcja do tego, aby rozwiać Wasze wątpliwości, które jeszcze gdzieś nie zostaną wyjaśnione w tych wszystkich filmach. Oprócz tego zapraszam Was bardzo serdecznie na grupę na Facebooku Kandydaci WNE UW, gdzie takie pytania również będziecie mogli zadać. Już na grupie jest wielu studentów, obecnych studentów WNE, wielu samorządowców, którzy o każdej porze dnia i nocy na pewno chętnie Wam odpowiedzą. Tyle z mojej strony tak naprawdę. Mam nadzieję, że widzimy się w październiku w murach WNE, w najgorszym wypadku w formie zdalnej, ale się widzimy. Powodzenia na maturze, trzymajcie się, hej!